też już opalią zaburem nocy i gwiazd. Lęduje jego wóz, a gdy muzyk nocy szybnie srebrem zadzwoni księżyce. Tańczę z moim chłopcem, tak melodii kołysze się świat. Witam serdecznie na szóstych Myśli Borskich Dni Karpiowych. Serdecznie witam pana marszałka Jarosława Rzepę. Witam pana burmistrza serdecznie. I jeszcze raz was wszyscy państwu witam. Popularyzacja ochrony środowiska, powszechnianie sportu i turystyki wędkarskiej, między innymi wypuszczanie złowionych ryb z powrotem do wody, aktywna współpraca ze szkołami oraz jednostkami zajmującymi się edukacją młodzieży jest inwestycją w lepsze jutro lokalnej społeczności. Nasze towarzystwo na podstawie umowy z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Szczecinie posiada w użytkowaniu Jezioro Królewskie, które stanowi integralną część wód Pojezierza Wyszykórskiego. Brak należytego nadzoru właściwej gospodarki rybacko-wędkarskiej, nasilonej presji kłusowniczej i patologicznych zachowań społecznych jest przyczyną degradacji naszych jezior i naszych rzek, naszego regionu. Poprzez działania statutowe w swoich działaniach planujemy zmienić zasadną sytuację. Organizując takie imprezy sportowe jak Myśli Borskie Dni Karpiowe i wdrażając zdrowe i prawidłowe interakcje zachodzące pomiędzy społeczeństwem a środowiskiem naturalnym, mamy nadzieję na poprawę sytuacji. Chcemy w prosty i przejrzysty sposób pokazać, iż można korzystać z wód otwarty w sposób racjonalny. Imprezy takie jak ta dzisiejsza są alternatywą dla lokalnej społeczności, odbiciem od wielu stereotypów niezgodnych z normalnym funkcjonowaniem natury i ludzi. Dziś uroczyście otwierana szósta edycja Myśli Borskich Dni Karpiowych dla naszego towarzystwa to szczególna edycja zawodów. Nasze zaangażowanie i organizacja poprzednich zmagań doceniła Polska Federacja Wędkarstwa Karpiowego, wyrażając zgodę na wpisanie Myśli Borskich Dni Karpiowych do cyklu zawodów pod nazwą Mistrzostwa Polski. Jest to cykl najwyższej rangi zawodów karpiowych w Polsce, składających się z kilkunastu eliminacji i jednego finału wyłaniającego najlepszy zespół w danym sezonie, uzyskujący tytuł Mistrza Polski. Mamy nadzieję i też tego życzymy wszystkim uczestnikom rywalizacji, że zwyciężymy w szóstej edycji Myśli Borskich Dni Karpiowych, godnie zareprezentują nas mistrzowie Polski i zdobędą tytuł Mistrza Polski, rozsławiając tym samym walory naszego łowiska. Wierzymy w to, że organizowane przez nas zawody bądź co bądź rangi mistrzowskiej i wyłonione najlepsze drużyny spotka się z szeroką aprobatą członków naszego towarzystwa, lokalnej społeczności, władz samorządowych i środowiska karpiarzy. Jako towarzystwo i społecznicy
posiadamy ograniczone środki finansowe. W związku z czym, z tego miejsca chciałbym podziękować wszystkim sponsorom, darczyńcom i osobom, które pomogły w zorganizowaniu tych zawodów za wsparcie finansowe naszej działalności oraz pomoc w tworzeniu i atrakcyjnianiu 6. edycji Mszybowskiej Dni Karpiowej. O zabranie głosu poproszę pana marszałka. Dziękuję bardzo, panie prezesie, panie burmistrzu, szanowni państwo. Po raz szósty, właściwie tak od samego początku, mam okazję uczestniczyć w spotkaniach, w wspieraniu tej imprezy. I widzę, proszę państwa, i gratuluję panie prezesie, że te zawody w tym roku po raz pierwszy zostały wpisane w cykl Mistrzostw Polski. To świadczy o tym, że warto było kiedyś podjąć ten trud i kontynuować go z takim skutkiem. Szanowni państwo, dzisiaj po raz kolejny tutaj pozwoliłem sobie zażartować z panem prezesem, że zawsze Mszybowskie Dni Karpiowe, przynajmniej na początku, zawsze mają dobrą pogodę. Mam nadzieję, że tak będzie do końca, ale przede wszystkim za kilka godzin przed państwem zmagania i przede wszystkim to będzie ten duch sportowy, będzie towarzyszył państwa zmaganiom. Życzę, żeby jak najwięcej tych ryb, które, tak jak pan prezes powiedział, powrócą, było uczestnictwem państwa, żeby ta świetna zabawa, ale jednocześnie integracja tutaj nad Jeziorem Królewskim, Myśliborzu, była takim państwa udziałem, żebyście ci goście, którzy przyjechali do naszego województwa, czuli się tutaj bardzo dobrze i mam nadzieję, że na zakończenie będziemy mogli mówić o podsumowaniach i o kolejnych rekordach, jaka ta impreza w tym roku miała. Także wszystkim państwu życzę wielu dobrych wspomnień. Organizatorom bardzo serdecznie gratuluję, że po raz kolejny Mszybowskie Dni Karpiowe są zorganizowane w sposób bardzo dobry, profesjonalny i też z taką dużą troską o ten zbiornik, o ten akwen. Bo wiem, jak było na początku, nie było łatwo, a teraz już naprawdę jest bardzo dobrze. I tutaj, zresztą tutaj to miejsce, w którym jesteśmy z roku na rok, zmienia się coraz bardziej w takim pozytywnym kierunku, jeśli chodzi o to miejsce dla wędkarzy i dla całej społeczności ziemi myśliborskiej i również województwa. Dlatego się bardzo serdecznie z tego cieszę. Jeszcze raz życzę państwu wielu dobrych wrażeń sportowych. Panie prezesie, panie marszałku, no i drodzy zebrani tutaj goście, uczestnicy. Z wielką radością uczestniczę w otwarciu 6. już edycji zawodów karpiowych i po wypowiedzi pana prezesa nasunęło mi się kilka istotnych wątków. Po pierwsze, to jest wasza pasja. To ona was zgromadziła, zmotywowała i pozwoliła wam zorganizować się nad tym akwenem. Potem konsekwencja w działaniu, czyli pomimo różnego rodzaju przeciwności losu, już 6. raz organizujecie te zawody, to ta determinacja sprawiła, że walor sportowy został doceniony i mamy rangę Mistrzostw Polski. Gratuluję. Również aspekt promocyjny. Dla miasta i gminy Mszybów jest to na pewno wielka promocja. I choć jest to impreza kameralna, rodzinna, to jednak przyjeżdżacie z różnych zakątków Polski i możecie docenić pracę waszych kolegów wędkarzy, a jednocześnie uroki naszej gminy. Ale to, co na samym początku pan prezes powiedział, ten aspekt gospodarczy i ekologiczny, no najbardziej mnie zainspirował. Jest to chyba najlepszy dowód na prawidłową symbiozę, czyli poprzez lokalne stowarzyszenia, lokalne organizacje zagospodarujemy wspólne dobro, dobro, które ma służyć wszystkim mieszkańcom naszego kraju, ale w szczególności nam tu mieszkającym. I prawdą jest to, że to jest chyba najlepsza formuła do tego, aby zadbać o zasobność tych zbiorników, o prawidłową gospodarkę rybacką i o te walory związane z otoczeniem, czyli z otoczeniem, czyli akurat tym miejscem do wędkowania, czyli nabrzeżem i jego bezpośrednim sąsiedztwem. To wszystko tu jest realizowane prawidłowo, także
Nie sądzę, abyśmy kiedykolwiek jako władze samorządowe po 6 latach mieli powiedzieć nie. Będzie każda edycja pewnie lepiej zorganizowana, będziemy na nią lepiej przygotowani, bogatsi o doświadczenia. Więc życzę wam przede wszystkim wspaniałej zabawy. Docenienia poza oczywiście wędkowaniem tego, co wokół was jest, znajdziecie tutaj, czyli piękno ziemi myśliwskiej. Wspaniałych kontaktów między wami, międzyludzkich, bo to są wspaniałe relacje i wiecie najlepiej, że to się wspaniale między wami układa. A organizatorom życzę jak do sukcesów organizacyjnych, uczestnikom sportowych, niech Mistrz Polski będzie z myśli Boża. Tego wam życzę i oczywiście, aby zawody jak najlepiej przebiegały, w jak najlepszej atmosferze i przy najpiękniejszej z możliwych pogodzie. Szóste dni myśliwskie, dni karpiowe uważam za otwarte. Mam nadzieję, że wam się powiedzie w tym roku. Wiemy, jak nad Królewskim jest. Z rybą jest różnie. Są plusy i minusy. Pogodę mamy mieć bardzo dobrą, to znaczy ma być zmiana pogody. Więc my jesteśmy już przygotowani na to. Zawsze coś nam wypada. No ale mamy nadzieję, że nie będziecie rezygnować w połowie zawodów i będzie wszystko ok. W każdym bądź razie życzę wam dotrwania do końca. Nagrody będą atrakcyjne. Naprawdę w tym roku to są bardzo dobre nagrody. Zresztą w każdym roku są naprawdę dobre nagrody, ale w tym roku są szczególnie dobre nagrody. Podkreślę raz jeszcze. Pierwsze zwycięzca tej edycji ma prawo uczestnictwa w finale Mistrzostw Polski, które odbędzie się we wrześniu na zbiorniku Dębowa na Opolszczyźnie. Więc mamy nadzieję, że ta drużyna, która wygra, będzie godnie reprezentowała nas. No i oby nagle mi się okazało, że mamy mistrza Polski, tak? Z naszych zawodów. Jeszcze jak ktoś będzie z myśli Boże, to już w ogóle będziemy tutaj trąbić, że... W każdym bądź razie to jest jak gdyby ta dodatkowa nagroda, która oprócz nagród rzeczowych, które tutaj będą bardzo atrakcyjne, będzie także wręczona w niedzielę. Oprócz nagród głównych dla pierwszych trzech miejsc mamy nagrody także dla trzy nagrody sektorowe. Stanowiska są podzielone na sektory. Więc mamy dodatkowe trzy nagrody i dodatkowe dwie nagrody za największą i najmniejszą rybę. O szczegółach chyba zaraz będę mówił, natomiast mówię, wszystkiego wam życzę dobrego w tych zawodach. Myślę, że będziecie się nieźle bawić. Większość was zna wodę, ci, którzy nie znają wody, mamy także gości, którzy po raz pierwszy przyjechali i to tam z daleka. To mam nadzieję, że wam się te zawody spodobają i będziecie po prostu tutaj jeszcze na nas wpadać w następnych latach. Proszę. Proszę i karta dla was. Kartę trzeba zachować, bo na bez karty później będziemy klasyfikację na podstawie kart robić. Jak nie będzie karty, to drużyna niestety nie wygra. Następna drużyna. Więc mamy naszych czarnych koni. Trzeba się nie, no po kolei. Jeszcze raz. Znaczy, tam był samochód, tutaj żona, tutaj wolka. A tego pana to oczywiście. Oczywiście. Musimy pogadać. Co musimy? Musimy pogadać. Dobra. Proszę. Ale to na wieczorku zapoznać. Tu jeszcze wasza karta. Karta Janek. Proszę bardzo. Ciebie interesuje trochę. Pan marszałek województwa zachodniopomorskiego, pan Jarosław Rzepa, znowu na ziemiach myśliwskich. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam państwa. Jak się podoba w tak pięknej scenerii? No to jest to, co jest mi szczególnie bliskie, bo jednak odpowiadając za obszary wiejskie, to chyba w tych obszarach związanych nie tylko może z wsiami naszymi, naszego województwa, ale również w otoczeniu przyrody, no człowiek wtedy chyba najlepiej się czuje, zwłaszcza, że z wykształcenia również jestem ogrodnikiem, dlatego też to jest dla mnie bardzo naturalne środowisko.
Słyszałam, że nie po raz pierwszy na myślborskich zawodach wędkarskich. Od samego początku. Także tak pan prezes, kiedy po raz pierwszy przyszedł do mnie z tą inicjatywą i szukał wsparcia, bo tak naprawdę bez sponsorów to trudno dobrze zrealizować jakikolwiek projekt. Od samego początku wiedzieliśmy, że warto wspierać tą imprezę, warto pokazywać ją w Polsce. No i to, że trafiła do kalendarza eliminacji mistrzostw Polski, chyba najlepiej świadczy o tym, że warto było tę decyzję o wspieraniu tej imprezy podjąć. To, że tak długo działają, to znaczy, że się sprawdzają, prawda? Tak, sprawdzają się, bo jednak ta impreza ma całkowicie inny charakter. To nie jest rekreacyjna, tu jest po prostu rywalizacja. To są, nazwijmy, zawodowcy, którzy odpoczynając od karmy, od sprzętu, od techniki połowów, tu nie ma żadnego przypadku. Także wydaje mi się, że to jest naprawdę elitarne zawody i cieszę się, że one są rozgrywane w naszym województwie. Czy orientuje się pan na temat tych takich podobnych zawodów w województwie zachodniopomorskim, czy jakieś inne są? W województwie zachodniopomorskim nie ma tego typu zawodów karpiowych, bo w różnych innych, powiedzmy, są odmianach, czy też gatunkach połowianych ryb, czy też akwenach są jak najbardziej, ale mają głównie charakter jednak rekreacyjny. Natomiast tutaj jest typowy, jeżeli można tak nazwać, wyczyn. No to co, to pozostaje nam tylko życzyć dla zawodników sukcesów. Sukcesów i przede wszystkim tych dużych ryb, bo wiem, że te wyniki są naprawdę z roku na rok coraz bardziej imponujące. Pogoda będzie miała na pewno duży wpływ na to, czy uda się złowić rekordowe okazy. Przypomnijmy, że te ryby wracają do tego jeziora i co roku statystycznie powinny być większe.
pogoda. Najgorzej to z tego wszystkiego, że nie dopasowały się ryby do naszych potrzeb, jakie chcieliśmy ich złowić. No trudno. Pogoda jak pogoda. Walczyliście dzielnie. Walka trwała do końca. Nikt nie wiedział, kto zwycięży. Zwyciężyli ci, którzy mieli najwięcej szczęścia i umiejętności. Myślę, że nie ma o czym mówić. Naprawdę impreza była świetna, natomiast to, że nie dopisały ryby, no cóż, zdarza się. Pierwsze miejsce Tomasz Szczepaniak, Janusz Sikora, 5,60, Amur. Gratulujemy. Największą rybę złowił Tomek Szczepaniak. Więc zaczniemy może od tej największej ryby. Pamiątka oraz zestaw sygnalizatorów, oczywiście ufundowany przez naszych sponsorów, którym w tym roku byli zarówno Urząd Marszałkowski, jak i Urząd Miasta i Gminy, a także liczne grono sponsorów, którzy co roku nas zaszczycali nagrodami. No i pierwsze miejsce, tak? Czyli pierwsze miejsce dla pary. Tak? Gratulujemy. No i najważniejsza rzecz, tak? Czyli tutaj jeszcze jest niepodpisane, ale co, finał, do finału w Mistrzostwach Polski. To jest za wygranie tych eliminacji otrzymują także możliwość startu w tych zawodach. Bierzecie, to jest jedno. No i proszę. Przyczepka jest potrzebna do tego. Dziękuję. Łóżka, namioty, żeby się lepiej spało. Tyle rzeczy będzie. Tak, tyle rzeczy. Drugie miejsce, Henryk Słota, Jacek Kuźnicki. Tutaj mamy także łowcy najmniejszej ryby. Odmiana była królewska. Henryk Słota, zdobywca najmniejszej ryby w naszych zawodach. Ale otóż była najmniejsza, nagroda jest równie atrakcyjna. Równie duża. Równie duża, więc gratulujemy. No i drugie miejsce, tak? Drugie miejsce, pamiątki. O i piękne nagrody, oczywiście tylko jest to jedna z nich. No i trzecie miejsce. Jak widzicie, goście u nas są nagradzani podwójnie. Michał Sargun, Damian Ćwik, Nowogard, zapraszamy tutaj. Gratulacje. Nagrody te są tutaj wasze. No, wszyscy z jednego sektora. Dobrze. Bajtek zarządził. No, akurat z tym. Dobrze. W sektorze Bajtek zostali nasi wytrwali Zbigniew Mikołajewicz i Sebastian Wojtkiewicz. Tutaj zasłoniamy dla nich nagrody. Nagród mamy trochę, nie odnoszą. Damy radę. Tak, może być. W sektorze Fish Point zwycięzcami są weterani tych zawodów, no. Brawo! Można wszystko walić w sieci. Wiemy, ale tu mamy coś w domu. Myśleliście, że będziecie tak po prostu, bez pudełek? Dobrze, Krzysiu, masz pudełko. Dziękujemy bardzo. Proszę bardzo. Macie. Gratulujemy. Gratulujemy. Dziękuję. Pokoju. Za wytrwałość.
No i ostatnia nagroda, sektor Fox, Artur Butyński, Dariusz Komarnicki walczyli dzielnie. Gratulacje. Proszę bardzo, tu się podzielicie tą nagrodą. Tak wygląda na jedną, ale są dwie. Więc wszystkiego dobrego i najlepszego. Dziękujemy. Zawody minęły, jak wszystko, kiedyś się coś kończy. Mam nadzieję, że przyszły rok da nam więcej ryb, więcej szczęścia w losowaniach i więcej szczęścia w pogodzie przede wszystkim. I was, jak także wszystkich, którzy będą chcieli przyjechać na nasze zawody w przyszłym roku, to spokojnego powrotu do domu i do zobaczenia w przyszłym roku. Czy kolej jest tam, mój tabor w